Piotrek, po ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata w Lahti, których byłeś niewątpliwą gwiazdą, bo zdobyłeś 2 medale, musisz tą skocznię darzyć no, wyjątkową sympatią. Skocznia można powiedzieć jak skocznia, no jak się dobrze skacze, to nie ma problemu nigdzie tak naprawdę skakać, ale nie jest zła tak naprawdę, fajna, przyjemna skocznia. Dzisiaj też można powiedzieć, że mi się w miarę fajnie skakało, skoki były takie no ciutkę lepsze jak skakałem na treningach i ostatnimi czasy, także z tego się cieszę bardzo. Wczoraj skakałeś jako przedskoczek, pomogły Ci te wczorajsze próby? Tak, na pewno. Dobrze jest być w rytmie tak naprawdę skakania. Wczoraj miałem tak, można powiedzieć, pół na pół, bo jeden taki w miarę fajny, a drugi troszkę gorszy. Ale na pewno fajnie było skoczyć i na pewno zostać w tym rytmie, że po prostu bez takiego dnia przerwy. A największe mankamenty, nad którymi teraz powinieneś pracować, to co by to było? Cały czas pracuję nad różnymi rzeczami. Największym takim tym to jest to pozycja dojazdowa. Ale dzisiaj było już, można powiedzieć, bardzo fajnie. Już fajnie, stabilnie się mi jechało, nie miałem już problemów, że mnie gdzieś tam na palce ciągło. A jak to jest, no to później już jest, można powiedzieć, fajnie już. Tak naprawdę ręce w locie, narty też już płaściej są. Także no jak ta pozycja jest dobra, no to wtedy jest wszystko łatwiej później zrobić. Także no pracuję cały czas nad pozycją, a później wiadomo, no automatycznie już sama faza lotu. Powiedz jeszcze tylko na koniec, jak spędzisz te najbliższe dni przed tym morderczym rowerem? Jakiś specjalny rodzaj regeneracji, czy standardowy trening, czy odpoczynek? Nie no, standardowo tak naprawdę nie będzie za bardzo dużo czasu na to. Na jakąś specjalną regenerację raczej przyjedziemy jutro, pewnie później trening. No i pojutrze chyba trzeba jechać, nawet nie wiem, bo tam nie patrzyłem jeszcze w plan. Także nie będzie jakoś specjalnie dużo czasu, trzeba po prostu jechać dalej i walczyć. No myślę, że dzisiejsze skoki były całkiem okej. No na pewno miejsce celowałoby się tutaj wyższe, ale myślę, że na pewno na plus ten dzisiejszy start. Trudne warunki, trochę wiatru z tyłu? Trudne warunki, bo przy takim wietrze z tyłu się skacze dość nieprzyjemnie, ale no cóż, dzisiaj wszyscy takie warunki mieli. Kolejne punkty na Twoim koncie, ale znowu tak dużo ich nie jest. No nie jest ich dużo właśnie, bo dlatego mówię, że z miejscami jest niedosyt. Te skoki dziś nie były złe, one były dobre, ale tam no tak jakby trochę brakuje, no nie tak jakby, tylko tak z 5 metrów, żebym był w pełni usatysfakcjonowany, ale myślę, że tam nie dużo trzeba zmienić, żeby te 5 metrów więcej przyszło. Wszyscy skaczą w takich kombinezonach brązowych, ty dzisiaj troszkę inny kombinezon, z czego to wynikało? To wynikało z tego, że po prostu na pucharze kontynentalnym miałem w tych skakałem i teraz nie miałem takiego nowego brązowego. Te były po prostu nowsze. Przed nami rower. Jak ty się czujesz przed tym turniejem i czy też nie możesz się doczekać, czy raczej tak się trochę przeraża? Myślę, że przerażać mnie na pewno nie przeraża, ale myślę, że też spokojnie do tego podchodzę. No, chcę robić swoje i dawać siebie 100% i będzie, myślę, będzie okej.